Witajcie drodzy kochani, jestem dzisiaj w lesie, w górach Teneryfy. Przyjechałem tutaj nie bez powodu, ponieważ chciałbym z wami podzielić się pewnym przepisem na krem rozgrzewający właśnie w tej dobie chorób, zachorowań na grypę i tak dalej. Chciałbym podać taki przepis krótki na właśnie taki krem, który jest rozgrzewający, pomagający na mięśnie, na stawy, na nogi, na żylaki, jeżeli ktoś je ma. No właśnie chciałbym się z wami tym systemem tego kremu podzielić. A więc 200 mg oleju kokosowego. Do tego będzie potrzebne 5 gałązek sosnowych. Właśnie takie z pączkami. To właśnie takie gałązki, drodzy kochani, będą nam potrzebne. 5 takich gałązek. I mniej więcej garść żywicy z drzewa. Garść żywicy, którą możecie zebrać przy korze drzew. Czy to może być żywica biała, czy tutaj w tym przypadku, jak na Teneryfie, jest żółta. No i po prostu kładziecie to, wlewacie ten olej na patelnię, kładziecie te gałązki, również tą żywicę, przesmażycie jakiś krótki okres czasu, niedługi. Ja uważam, że okres 7-10 minut to jest taki mniej więcej okres, żeby to podgrzać. Wlać to z powrotem do tego słoika. Przecedzić oczywiście, wlać to do słoika, ten olej kokosowy i po prostu w lodówce on będzie miał taką konsystencję już stałą, prawda? I tym możecie bardzo skutecznie smarować wasze stawy, wasze nogi, czy to jak macie gorączkę, możecie posmarować sobie czoło, żeby po prostu lepiej się poczuć. To będzie miało właśnie właściwości lecznicze, ten cały krem, ten cały jakby eliksir będzie miał właściwości lecznicze na wasze stawy, na wasze nogi i właśnie taki eliksir właśnie dzisiaj chcę zrobić. Dlatego dzielę się z wami właśnie tym przepisem, ponieważ jest to bardzo prosty przepis. Jeżeli chcecie, możecie również dodać trochę tymianu, czy ewentualnie jakiegoś innego zioła. To już każdy robi według własnej fantazji. Ja na razie skoncentruję się na pączkach bardzo sosnowych, właśnie na tych pączkach i jak również na odpowiednie zabarwienie, odpowiedni zapach właśnie temu wywarowi, temu właśnie kremowi, który będę właśnie z olejem kokosowym robił. To by było na tyle. Jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam tutaj z Teneryfy. Życzę miłego dnia i udanego kremu właśnie tutaj z gałęzi sosny. Jeżeli taki krem możecie po prostu sobie w domu przygotować i zrobić na zimę. Dziękuję za uwagę i do widzenia.